przynoszono do Jezusa dzieci, aby położył na nie ręce i pomodlił się za nie. A uczniowie szorstko zabraniali im tego. Lecz Jezus rzekł: dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do mnie. Do takich bowiem należy Królestwo Niebieskie. Położył na nie ręce i poszedł stamtąd. Dostajemy dzisiaj dość krótki fragment Ewangelii Świętego Mateusza, 19 rozdział. To są zaledwie dwa wersety. Ale w tych dwóch wersetach kryje się, myślę, niesamowita głębia. Pierwszy obraz, który wszyscy znamy, z którym jesteśmy jakoś pewnie oswojeni, to jest ten obraz, że do Jezusa przynoszono dzieci. Pan Jezus błogosławił te dzieci. No, że Pan Jezus przyjmuje także dzieci, czyli tych, którzy w społeczeństwie za czasów Jezusa właściwie nie mieli praw, nie mieli jakichś specjalnych roszczeń. Że Jezus przyjmuje także te warstwy społeczne, to jest pierwszy obraz, to jest pierwsza prawda, pierwsza odsłona tej Ewangelii. Jak najbardziej prawdziwa. Ale ja dzisiaj w tej Ewangelii chciałbym pójść troszkę w innym kierunku. Pójść za tekstem greckim. Kiedy czytamy tekst grecki Ewangelii świętego Mateusza, Mateusz, kiedy pisze, że przynoszono do Jezusa dzieci, używa słowo paidia. To znaczy, to są rzeczywiście dzieci, ale takie dzieci, które są małe, które są bezbronne. To są dzieci najmniejsze. To są dzieciątka, powiedzielibyśmy sobie. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ wiecie, to słowo paidia występuje jeszcze w innym momencie w Ewangeliach. Przypomnijcie sobie taki moment. Po śmierci Pana Jezusa już uczniowie poszli. Gdzie oni poszli? Każdy wrócił do siebie. To, co było centrum ich życia, to, co było ich sercem życia, to, co było ich miłością, nie? W jednym momencie zostawili, w jednym momencie to umarło w nich. W momencie, kiedy zobaczyli śmierć Jezusa, w momencie, kiedy stanęli na Golgocie, obumarli. W nich umarło życie. Powrócili do swoich poprzednich czynności. Pan Jezus po zmartwychwstaniu nie chodził, szukał ich. Gdzie zastał Piotra? Piotra zastał przy łowieniu ryb. Piotr wrócił do swojego poprzedniego życia. Nie, dlatego znowu mówi do niego: Szymonie. Ale jest taki moment, kiedy Pan Jezus idzie i pyta się uczniów, którzy absolutnie jeszcze Go nie rozpoznają: dzieci, macie coś do jedzenia? Tam pada to samo słowo paidia, dzieciątka. Pan Jezus zwraca się do uczniów, którzy są dorośli. Ale Pan Jezus widzi, że w tym momencie są absolutnie bezradni, są absolutnie bezbronni, nie? Że w nich panuje śmierć. Że są tak bezbronni, że są nie, że cierpią. Myślę, że ważne jest, żeby to zobaczyć. Żeby zobaczyć w sobie także te wszystkie momenty, te wszystkie wydarzenia, które w nas cierpią, które są w nas obumarłe, nie?
żeby zobaczyć tutaj, żeby tutaj pozwolić się Jezusowi przywołać jako dziecko. Jezus przychodzi dzisiaj do tych apostołów, mówi: dzieci, macie co do jedzenia. Dzieciątka, macie coś do jedzenia. Do czego on tak naprawdę się odnosi? Odnosi się do ich biedy. Odnosi się do tego, co w nich jest obumarłe, do tego, co w nich jest małe, co jest bezbronne, co nie ma więcej siły, by się bronić. Wiecie, że dziecko istnieje i rozwija się, o ile jest oczekiwane, o ile jest przyjmowane, o ile jest otaczane miłością, troską. Oczywiście, że dziecko jest człowiekiem, ale też dziecko staje się człowiekiem. Dorasta do pełni człowieczeństwa. W miłości staje się coraz bardziej synem i córką. Bez miłości karłowacieje. Gdy nie jest przyjmowane dziecko, nie? Gdy nie jest miłowane, gdy od maleńkości nie jest odrzucone, nie? Karłowacieje w miłości, karłowacieje w swoim człowieczeństwie. I Pan Jezus doskonale o tym wie. Kiedy przychodzi do apostołów, w których ktoś próbował zabić miłość, cały ten obraz Golgoty, cały przerażający obraz męki Pana Jezusa, nie? Było w nich tak bardzo silne, nie? Że jakby zabiło w nich miłość. Dlatego Pan Jezus, przychodząc, pierwsze słowo, jakie do nich mówi, to jest słowo dzieci. On znowu chce w nich odbudować tę miłość, mówi do nich z czułością, żeby stali się na powrót synami, żeby stali się na powrót dziećmi, żeby na powrót poczuli, że istnieją, nie? By mogli się znowu rozwijać, że są oczekiwani, że są znowu przyjmowani, że przychodzi Pan Jezus po to, żeby ich objąć troską. Jezus nie przychodzi do nich pełen wyrzutów, że pouciekali spod krzyża, nie? Doskonale zna ich serce. To jest Jezus. Kiedy jesteśmy kochani, potrafimy dojrzewać, potrafimy ufać. Warto jest przynieść Panu Jezusowi to dziecko, zobaczyć, jak te miejsca w naszym życiu, które są takim naszym dzieckiem, jak ci apostołowie, nie? Gdzie masz ochotę uciec do poprzedniego życia, nie? Gdzie wydarzenia wydają ci się tak wielkie, tak mocne twoje grzechy, że absolutnie boisz się komukolwiek ich otworzyć, uciekasz, nie? Przynieś to Jezusowi. Dopóki tego nie przyniesiesz, codziennie będzie wołać w tobie to dziecko, nie? Codziennie będzie w tobie krzyczeć z miłości. Pan Jezus doskonale o tym wiedział, nie? Dlatego przychodzi do apostołów, mówi: dzieci, bo wie, że akurat w tym momencie potrzebują błogosławieństwa i te przestrzenie potrzebują błogosławieństwa. Pozwólmy dojść do głosu temu, co w nas jest tak bardzo małe. Temu, co chce być w nas przyjęte, kochane. Co chce w tobie oddychać miłością? Nie spychaj tego. Nie oddalaj od siebie tego. Nie chowaj tego przed nikim. Ale otwórz się na Jezusa. Przynoszono dzieci do Jezusa, nie? Przynieś to dziecko, przynieś to, co w tobie jest zalęknione, słabe, ostatnie, nie? Tam, gdzie wydaje ci się, że jest już tylko śmierć. Gdzie nie wzrastasz. Gdzie nie masz siły się podnosić, przynieś to Jezusowi. Jezus chce temu błogosławić. To jest przepiękny obraz. Jezus ma otwarte dłonie. To jest gest miłości, gest przyjęcia.
Czytając tę Ewangelię, warto sobie dzisiaj zadać to pytanie, co w nas, co w Tobie dzisiaj, co we mnie ma w sobie ten deficyt miłości? Co jest dzisiaj w Tobie poturbowane? Co jest w Tobie dzisiaj zakompleksione? Co jest w Tobie dzisiaj poranione? Co chce dojść do głosu, a nie może? Co płacze w Tobie w ciszy, w milczeniu? Co w Tobie żebra o miłość? Co zepchnąłeś czy zepchnęłaś daleko, żeby tylko żeby tylko do tego nie wracać? Przynieś to Jezusowi. Przynieś to Jego Słowu, przynieś to Eucharystii. Tutaj odkrywamy królowanie Boga. Słuchajcie, w tych momentach, w tych przestrzeniach mamy szansę na nowo odkryć rzeczywiste królowanie Boga. Dlatego niesamowicie ważne jest odkrywać to dziecko, takie jakie ono jest, i przynosić je Panu Jezusowi. Nie przynośmy siebie Panu Jezusowi takich, jakimi byśmy chcieli być przynoszonymi. Pan Jezus mówi, przynieś swoje dziecko, przynieś to, co w Tobie jest dzieckiem. To, co w Tobie jest kompletnie małe. Z całego serca Wam na to błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.